planowane zakończenie budowy 2070. Nadal rozbudowują tą świątynię, nadal dobudowują dodatkowe pomieszczenia. A jest to przedsiębiorstwo prywatne. To jest za prywatne fundusze robione. Aha, super, super. Nie. Nie, bo to jest... Czyli ile my mamy czasu w końcu? 11.35 w autokarze. Dobrze, dziękujemy. W naszej podróży do Tajlandii udało nam się dotrzeć do miejscowości Chiang Rai. Była to wyprawa z biurem podróży Itaka, dlatego niektóre obiekty mogliśmy zwiedzać tylko fakultatywnie. Na naszą prośbę nasi przewodnicy Hubert i Paulinka zorganizowali wycieczkę fakultatywną do Białej Świątyni. Jest to współczesna świątynia buddyjska i jednocześnie wystawa sztuki współczesnej. Obiekt ten zaprojektował i ufundował z własnych środków artysta Halermajhaj Kosit Pipat. Ten wizjoner stworzył niepowtarzalne dzieło sztuki. Pracę rozpoczęto w 1997 roku. Budowa trwa nadal. Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na 2070 rok. Popatrzcie sami, czy nie warto zobaczyć tego cudu architektury i sztuki. Zapraszamy do zwiedzenia Białej Świątyni razem z nami. Aby dostać się do głównej części kompleksu, trzeba przejść przez most. Ten element ma z kolei symbolizować cykl przejścia od momentu narodzin do wstąpienia do domu Buddy. Mały półokrąg przed mostkiem to świat ludzi, a duży okrąg z kłami to usta Rahu, demona. Generalnie jest to więc wyobrażenie piekła i cierpienia. Dłonie potępionych, wyciągające się z odmętów piekielnych, robią niesamowite wrażenie. Biała Świątynia, czyli Wat Rong Kun, znajduje się w północnej części Tajlandii, w odległości niespełna kilku kilometrów od znanego ośrodka Chiang Rai. Niektórzy twierdzą, że choć Tajlandia kojarzy się powszechnie z tropikami, to jest takie miejsce, gdzie można przenieść się na chwilę do krainy śniegu. Biel świątyni Wat Rong Kun oszałamia każdego, a bogactwo i finezja zastosowanych detali przywodzi na myśl dzieła samego Gaudiego. Biała Świątynia i obiekty znajdujące się na jej terenie mają znaczenie symboliczne.
już przed samym wejściem możemy dostrzec elementy, które mają bardzo konkretną i głęboką wymowę. Artysta pokazuje ludzkie słabości, chociażby pijaństwo, palenie papierosów, stosowanie różnych używek. W maskach zawieszonych na drzewie pokazuje wynaturzone twarze i przestrzega ludzi przed okrucieństwem, zezwierzęceniem i upodleniem. Prezentując czaszki, przekazuje, że ludzkie życie będzie miało swój kres i że nikt nie uniknie śmierci. Warto się tu zatrzymać na chwilę refleksji. Tu też jest whisky, czy coś innego? Nie, papierosy. A, tu są papierosy. A, to coś dla palaczy. Palacze mogą palić papierosy. Świetny, naprawdę. Jest taka krytyka wszystkich przywarów ludzkich. Biała świątynia przyciąga rzesze turystów. Jest to kompleks obiektów unikatowych w skali świata. Tak naprawdę to jest to dzieło życia artysty Halermahaj Kosit-Pipat. Ten niesamowity twórca pokusił się o stworzenie z własnych środków białej świątyni. Halermahaj Kosit-Pipat to artysta znany i ceniony w Tajlandii. Zasłynął przede wszystkim jako malarz, wykorzystujący w swojej twórczości rozmaite wyobrażenia Buddy. Ale to Wat Krong Kun ma być dziełem jego życia, zapewniającym nieśmiertelność. Śmierć może powstrzymać moje marzenie, ale nie może przerwać mojego projektu, zapowiedział Kosit-Pipat. Ja mam cię. Ty mi uciekasz do tego. No dobrze, no to stanę tutaj już, no. Ściany i monumenty Białej Świątyni pokryte są dość równomiernie fragmentami szkła, które mieniąc się w słońcu potęgują boski wymiar Buddy. Białe szkło symbolizuje bowiem mądrość Buddy, która świeci jasno na całej kuli ziemskiej i w całym wszechświecie. Mnóstwo detali, kwiaty lotosu, demony, smoki, potwory, koronkowe wykończenia obiektów stwarzają niesamowity klimat,
Oczywiście odbiór tych szczegółów ma zupełnie inny charakter dla buddystów i zupełnie inny dla ludzi z odmiennych kultur. Ale fakt jest taki, że jest to prawdziwa perełka architektoniczna. Zwiedzenie tej świątyni już przed wyjazdem do Tajlandii było naszym marzeniem. Udało nam się zobaczyć to niesamowite dzieło architektury i sztuki. Co prawda czujemy niedosyt, ponieważ zwiedzanie było w biegu, jak to z grupą zorganizowaną. My potrzebujemy na takie obiekty zdecydowanie więcej czasu. Na refleksje, na filmowanie i foto, na przemyślenia. Ale zważywszy, że mogliśmy tego obiektu nie zobaczyć w ogóle, to i tak jesteśmy zadowoleni. Wiesz co, przejdźmy tak szybciutko, bo tam jeszcze te postacie różne były. Bo tam jeszcze na terenie jest sporo innych rzeczy. Biała świątynia zarówno w zamyśle, jak i w rzeczywistości opiera się na głębokiej symbolice. Postrzegana jest powszechnie jako współczesne wyobrażenie świątyni buddyjsko-hinduistycznej poświęconej Buddzie. Biel ma odzwierciedlać jego czystość. Wymiar religijny podkreśla religijność artysty i wyraża jego chęć rozprzestrzenienia buddyzmu w Tajlandii i na całym świecie. To jest główne przesłanie całego projektu. Sam teren jest przepiękny i bardzo ciekawie zaprojektowany. Są tu stawy z kolorowymi rybkami, posągi Buddy w alejkach, altanki, mostki. Jest sztuczny wodospad ze słoniem i kwiatami lotosu, z małpkami i drzewami entami. Są dzwony i koronkowe altanki, a wszystko w pięknie utrzymanej egzotycznej roślinności. Aha, a wracamy. A no to dobrze, to błyskawicznie. Właśnie już wracamy, tylko czekam na żonę.
jest też niesamowity złoty dom, w którym mieści się malarstwo twórcy Białej Świątyni, Halermahaj Kosit Pipat. Ale nam niestety nie było dane tam wejść ze względu na brak czasu. Autokar z pozostałymi uczestnikami już czekał. Chciałoby się tam wrócić samemu i na spokojnie wszystko pozwiedzać. Ci, którzy tu dotrą po nas, mają szansę zobaczyć, co nowego pojawiło się przy Białej Świątyni. Wszak ten obiekt ma się rozwijać aż do 2070 roku. Wszystkim podróżnikom życzymy zwiedzenia Białej Świątyni i pięknej Tajlandii. A tym, którzy nie mogą się tam wybrać osobiście, życzymy, aby nasze filmy choć trochę przybliżyły piękno tego kraju i pozwoliły popatrzeć na te piękne miejsca naszymi oczyma. Zapraszamy na kanał Mikronek i na kolejne filmy o Tajlandii i innych ciekawych miejscach w Polsce i na świecie. I jeśli Wam się podobało, subskrybujcie nasz kanał i oglądajcie nasze filmy. Zapraszamy!